Bo człowiek ma zły charakter i jest głupi. Dlatego raj dla nieboszczyków jest zarezerwowany, bo żeby człowiek by w raju burdlu narobił. Jest światło, świeci się. Wszystko gra. Pasuje. Pan uważa, że cała ludzkość na stronę ma w głowie? A to jest, kochanieńki, za słabo powiedziane. Ludzie cierpią na wszechstronny niedorozwój umysłowy. Powodem silnego zamącenia umysłu jest niegodny sposób poczęcia człowieka. Ja nie mogę tego słuchać. Panu się samemu coś poplątało. Człowiek jest najdoskonalszą istotą na ziemi. Bo ma rozum, panie. Rozum? Bo co zrobił mądry człowiek mądrego pod słońcem? Wiele zrobił. Pan będzie sprawiedliwy. Sprawiedliwy? A był jeden sprawiedliwy, tego wzięli i ukrzyżowali. Koronę cierniową zamiast złotej na głowę mu założyli. Co zrobił mądry człowiek? Co on zrobił? Świat cały dostał w dzierżawę. Glob ziemski na własny użytek. I co on zrobił? Ziemię rodzącą wyjałowił, powietrze czyste spaskudził, wodę kraniczną uczynił niezdatną do picia, miasta wielkie pobudował, w których się od własnego smrodu dusi i trzęsie się ze strachu, że mu tam na niebie kiedyś jakiś atom zaświeci. Po co tę bombę wykombinował? Mądry, bardzo mądry człowiek. No panie, pan znowu tak nie mówi. Człowiek nie jest już taki ostatni. Też błysnąć potrafi. Energię jądrową, za przeproszeniem, wyzwolił nie tylko do zabijania. W kosmos się uniósł. Nogę na księżycu postawił. Pędzelinę wynalazł. Sztuczne serce, nerkę. Dzieciaka w probówce wyprodukował. A sztuczny mózg, co pamięć ma, na bateryjkę grzeje. Szybciej liczy jak nasza sklepowa, to mało? Pan jest zacofany, panie. Człowiek wynalazł multum cudnych rzeczy. A telewizor kolor? No coś pięknego. Człowiek człowieka mydło by produkował i tym mydłem oblicze swoje obmył. Jest się czym pochwalić przed gośćmi z kosmosu. Hiroshima oświęcił Nagasaki. Ja chyba kropnę lufę. Mnie coś nalejasz. Może i ja usta umoczę. Ja też troszeczkę. Człowiek wie chociaż po co żyje na tym świecie. Dla dzieci człowiek żyje. A dzieci? Dla swoich dzieci. A dzieci dzieci? Dla następnych dzieci, dla pokoleń w ogóle. Cały świat polega na tym wychowaniu dzieci, żeby ród ludzki nie zaginął. A co ten ród ma do spełnienia? Do jakiej to ważnej misji został powołany, że istnieć musi? Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Człowiek stworzony na podobieństwo Boże? Ja? Wizerunkiem najwyższego? Ja? Podobny do Stwórcy? Ja? Najpiękniejsze ze wszystkich stworzeń? Ja? Ozdoba natury? Ja? Radość wszechświata. Człowiek geniusz. Czy krwiożercze monstrum? Brutal. Samiec.
zdobywca, nienasycony, dla którego ziemi już jest za mało, więc kieruje swój wzrok do gwiazdy, aby tam porządek okrutny zaprowadzić. Gwiezdne wojny w niebiosach toczyć, nienawiść zasiać. Panie, dla kogo dałeś się ukrzyżować? Niczego nie zrozumieli, niczego nie pojęli. Jak przed wiekami, tak i teraz. Głupie stado, baranki.